Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć falubazy, tak długa kolejka przed sklepem kibica może oznaczać tylko jedno. Dziś w rolę sprzedawcy wcielił się Jarosław Hampel. Pierwszego grudnia 2012 roku wspólnie z Jarkiem, który wcielił się w rolę sprzedawcy, wkręciliśmy kibiców w falubazu. Dla wielu było to ogromnym zaskoczeniem, inni nawet nie rozpoznali naszego zawodnika. Czy zabrać tego maszyna? Nie, to już tak chłopaków, ale... Wygląda. Trzeba im kupić za jakiś prezent, nie? Pokazam. Cieszy się pan, że mamy tam pora w składzie? Słyszałem właśnie, akurat byłem w Rajchu i słyszałem na tym projekcie. Jaki jeszcze fajny? Że no, że jest. Dobrze? Może i dobrze. Dobrze, to dajmy im nadzieję, że będzie jeszcze, nie? A kogo by pan widział młodego zawodnika? Hampela. Hampela? Pewnie. Czy Henkoka? Hampela. Ja chyba Henkoka. Bo Henkok ile jeszcze pojedzie? Rok, dwa, a z Hampelem podpiszą na 2-3 lata. Tylko tak ciągle. Ja mówię, że Hampela chyba lepiej. Było bardzo wesoło. Dużo chyba takich momentów zaskoczenia, gdzie wydawałoby się, że kibice mogą mnie poznać, a nie poznawali na przykład. I momentami byłem sam chyba trochę zaskoczony, ale było wesoło. Po 11 latach Jarek znów pojawił się w sklepie. Tym razem nie było to niespodzianką dla nikogo. Żużlowiec przygotował prezenty dla kibiców, którzy odwiedzili sklep przy W 69. Każdy, kto zakupił karnet, otrzymał kalendarz na 2024 rok. Okazja i możliwość, żeby zamienić kilka zdań, porozmawiać o przyszłorocznych rozgrywkach, o tym, co nas czeka w Ekstralidze, więc tych tematów po prostu nam nie brakowało. Gdzieś tam każdy życzliwie życzył dobrej, jak to się mówi, udanej formy i dobrego sezonu, także no, było fajnie. Na mecz pan chodzi, czy nie? No w tym roku jakoś nie byłem. A to w przyszłym roku, jak już będzie taki dobry składek, tam przecież... Jak będzie jeździł? Nie, to na pewno. Co? Pójdzie pan chyba, nie? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia na stadionie.